Poznam mężczyznę w sile wieku, 50-120 lat, najlepiej lekarza, posiadacza czarnej limuzyny, najlepiej Mercedes S, ale może być BMW, bogatego. Nie kryje, nie musi mi dawać prezentów, kwiatków, czekoladek, wszystkich tych pierdół, byle dawał mi swoją kartę kredytową lub gotówkę, jeśli to gangster. Ja za to będę go kochał najszczerzej, stał za nim naprzeciw całemu światu, wspierał go, będę mu wierny po grób i będzie mógł mnie bić. Miesiąc miodowy w Portofino. Tylko poważne odpowiedzi. To jest twoje ogłoszenie, dziękuję. No dziękuję ci, że je tutaj zechciałeś przeczytać. Być może jego zasięg dojdzie wreszcie do jakiegoś dziada. Ten mój Facebook to tak ścina zasięgi. To jest serio? Ten mój Facebook tak ścina zasięgi. Wiesz? A dziwisz się? No. I? A może to ty? Może to ty właśnie? Jest Mark Zuckerberg u nas dzisiaj. Tą nie, osobą. Chodzi o to, że może to ja. A ja, słuchaj, mieszczę się, jestem między 50-120. Nie mam Mercedesa. Ale masz limuzyny jakieś. Mam limuzyny, ale dużo fajniejsze. No, ale będę mógł cię bić? No. Naprawdę? No, byle nie po ryju. Co to znaczy? No, żeby nie było widać. Ale ty naprawdę lubisz takie zabawy, bo ty powiedziałeś... No nie przepadam, ale moje jak trzeba, to proszę. Ale dałeś to w ogłoszeniu. No dałem to w ogłoszeniu, bo wiem, że dziady lubią bić. No co, całe życie z dziadami się zadaje. Ty byłeś bity, naprawdę? Stary, kto nie był bity? No, wracamy do autobiografii. No. Bity w przedszkolu, bity w podstawówce, bity na koloniach. Nawet już oddawałem na koniec. To wcale nieźle. Czy naprawdę regularnie byłeś bity? No, jeszcze też potrafię, wiesz, jak trzeba. Teraz tylko przemoc jest taka, wiesz, że ktoś jest przemocowy, zaraz usłyszysz, przemocowy jesteś, przemocowy. Taki. Dla ciebie to komplement? No nie komplement, tylko wiesz, teraz to już się tak nie bije jak kiedyś, nawet w szkole. Czy zauważyliście, że on to mówi z żalem? Ty naprawdę jesteś uzależniony od przemocy. To taka mała przemoc, Kubusiu, czasem no, nie zaszkodzi, szczególnie jak w biznesie na przykład, czy w rewindykacji długów, czy...